chrześcijaństwo, a wojna. Konkretne dzisiaj chrześcijaństwo i konkretna wojna na Ukrainie. Myślę, że potrzeba zobaczyć dwa aspekty, że to jest wojna z bronią w ręce, zbrojna działalność i to jest wojna idei. Chrześcijaństwo pokazuje, przypomina, że każdy ma prawo bronić siebie samego, swojej rodziny, swoich najbliższych, swojej ojczyzny. I to ma miejsce dzisiaj w Ukrainie. Ukraińcy bronią swojego terytorium, swoich domów, siebie samego. Wojna jest olbrzymim barbarzyństwem, to widzimy. Wojna jest przegraną człowieka. Giną ludzie, niszczone są miasta. Ale jest jeszcze ten drugi aspekt, wojna idei. Widzimy, że u fundamentu tej wojny, tej agresji Rosji na Ukrainę jest pojęcie ruskiego miru, rosyjskiego świata. Idea chęci zawładnięcia nie tylko wszystkim, co kiedyś należało do Związku Radzieckiego, czy było pod wpływami Związku Radzieckiego politycznymi, czyli tymi krajami, nas to też dotyczyło, Europy Środkowej, ale też i krajów Azji, republik dawnych Związku Radzieckiego. Musimy zobaczyć trochę to, co powiedziała niedawno zmarła Marlene Albright, że walka z terroryzmem to nie jest tylko walka zbrojna, ale to jest właśnie walka idei. I świat dzisiaj stanął do góry nogami. Zostały zburzone wszystkie koncepty bezpieczeństwa, pokoju, bo Rosja chce proponować własny świat i własne rozumienie pokoju, do którego doprowadza poprzez tą barbarzyńską wojnę. Jako chrześcijanie musimy sobie z tego zdawać sprawę. Musimy stawać po stronie ofiar, pomagać ile tylko możemy i musimy również walczyć z tymi ideami, które, czy ideałami, czy ideologią, która chce zburzyć pokój i porządek tego świata, w którym żyjemy.